Jak wygląda mój pierwszy sprzęt DJ-ski? Oczywiście z chęcią odpowiem na to pytanie. Musimy się cofnąć do roku 1998, gdzie po raz pierwszy odwiedziłem moją rodzinkę w Niemczech i tata zabrał mnie tam do Media Marktu w miejscowości Bochum, gdzie za zawrotne 150 marek niemieckich, 300 zł polskich na tamte czasy kupił mi mega profesjonalny sprzęt, za co mu jestem bardzo wdzięczny. To jest mikser Vivanco MX510, jak widać, full profeska. Tutaj nawet na baterię go można było sobie zasilić, nawet sobie go podpisałem tutaj, kurczę, cyrklem swoje dane, żeby nikt go czasami nie sprzątnął. I taki mikser łączyłem sobie z magnetofonem kasetowym. Tutaj jest jakiegoś Soniaka znalazłem, ale jest to jeden z tamtych czasów. Miałem trzy takie magnetofony kasetowe. Jeden podłączałem do jednego kanału, drugi do drugiego. A jak to było wszystko połączone, pokazałem wam w 2016 roku w teledysku Magic Symphony, gdzie właśnie w tym pokoju były kręcone sceny. Gdzie mój syn zagrał mnie. Mój syn był wtedy malutki, ja byłem oczywiście dużo starszy, bo już zaczynałem grać pierwsze dyskoteki. Grałem w takiej małej dyskotece, gdzie był sprzęt składający się z miksera i z dwóch panelowych odtwarzaczy, takich zwierzy, takiej panelowej. Na tym się oczywiście nie dało miksować, ale oczywiście musiałem sobie dać z tym jakoś radę i grać dla ludzi. Ale kiedy 2 lata później dostałem szansę grania w większej dyskotece, tam już był profesjonalny mikser, nie pamiętam jakiej marki, chyba Newmarka, tak? I był jeszcze Denon, a później właściciel kupił Pioniery setki, czyli legendarne CDJ 100S. No i wtedy to już był szał. Ale jeżeli chodzi o mój własny sprzęt zaraz po tym, no to musiałem zarobić sobie pieniążki i poczekać 5 lat, żeby kupić sobie coś naprawdę profesjonalnego. I tak w 2003 roku, kiedy zacząłem zarabiać troszeczkę więcej, było mnie stać już, żeby kupić sobie Technicsy SL1210 MK5, czyli legendarne gramofony, na których zagrałem dla was serię winylowe klasyki Cibula. I te gramofony były podłączone do miksera Pioneer DJ M600. I to są właśnie te gramofony Technicsa, znane z winylowych klasyków.